Witam. Chciałam Ci się pokazać, jak narysować histogram danych zapisanych w postaci szeregu rozdzielczego przedziałowego. Symbolicznie x0i to jest początek pewnego przedziału, x1i to jest koniec pewnego przedziału o numerze i. Tu jest przedział numer 1, 2, 3 i 4. Tutaj mamy określoną liczebność, czyli ile jest jednostek zbadanych, a mieszczących się między tymi dwoma wartościami. Przykładowo jest ich 8, 12, 20, 10, łącznie w podsumowaniu mamy ich 50. Aby było łatwiej nam narysować nasze przedziały, warto sobie wprowadzić takie, powiedzmy, w jedną komórkę zapis, że to jest na przykład od 140 do 150. I jeżeli użyjemy funkcji złącz teksty, czyli piszemy równa się z łącz, złącz.teksty i otwieramy nawias i. Pierwszym elementem ma być początek przedziału, wstawiamy średnik, potem jest cudzysłów, spacja i. Jeżeli zrobimy taki symbol właśnie cudzysłów, spacja, kreska, spacja i cudzysłów i znowu zamkniemy to średnikiem i, wpiszemy, że kolejnym elementem ma być koniec przedziału, otrzymamy bardzo fajny zapis przedziałów, dla których chcemy zbudować histogram, czyli podstawowy wykres w postaci kolumn, który określi nam łatwiej na przykład, jaki kształt mamy tego rozkładu, czy jest to rozkład na przykład jednomodalny, czy może dwumodalny, czy łatwo jest na podstawie niego określić asymetrię takiego. I teraz sobie właśnie włączymy opcję wstaw wykres. Dobrze. I teraz najlepiej wybrać wykres o typie kolumnowym. Możecie mieć nowszego Excela, ale powinno być to około. I jeżeli od razu on Wam nie podpowiada, jaki zakres trzeba było wziąć, to sami wybieracie. Tu w zakresie danych klikamy i wybieramy, gdzie będą nasze liczebności. I jeżeli mamy jakieś błędy, no to zwyczajnie kasujemy i od nowa wpisujemy, że to będą te elementy u mnie akurat w arkuszu pierwszym. A serią, czyli powiedzmy, co to badamy, możemy tu napisać, że to jest albo liczebność, słowo. Można użyć określenia tutaj odwołania do jakiejś konkretnej komórki, gdzie jest nazwa tego, co badamy. I co jest bardzo ważne w przypadku naszego histogramu, to jest dodanie etykiety danych dla x-ów. Etykieta danych to są po prostu tutaj u nas te przedziały, dla których określamy sobie liczebność. Histogram wydaje się już wykonany, ale trzeba to nazwać dosłownie histogram, albo histogram liczebności, albo wykres liczebności. Wszystko zależy od wykładowcy. Jako oś kategoriów x, ja tutaj przyszłam tabulatorem, możemy napisać, że to jest na przykład wzrost dzieci w centymetrach, a tutaj można nadać, że to jest liczba dzieci. Liczba dzieci, a tu jest wzrost w centymetrach, bo już wiadomo, że w dzieci. I teraz ten histogram wygląda całkiem już, że tak powiem, na ukończeniu, tylko dobrze by było dla czytelności dwa razy klikając zmienić sobie ten wygląd na bardziej dla nas pożądany, bardziej nowocześnie wyglądający albo po prostu czytelniejszy. Jeżeli tutaj na przykład na osi x-ów zaznaczę i wcisnę Ctrl B lub wezmę opcję wytłuść, to w tym momencie te napisy są dla nas bardziej czytelne. Tutaj można oczywiście skasować, wciskając klawisz Del, naszą liczebność. I jedna uwaga, wykres byłby dobry, gdyby nie to, że tutaj między tymi słupkami, tymi kolumnami są przerwy. I żeby je usunąć, trzeba, tak jak jeszcze raz powtórzę, tutaj za szybko to zrobiłam, wybieramy prawy klawisz, wybieramy wśród opcji formatuj serię danych i wchodzimy w opcję i tu jest przerwa 0. Co to daje? To, że u nas te słupki będą między sobą zachowywały zerową przerwę, no bo faktycznie między przedziałem od 145, od 140 do 145 i od 145 do 150 w ogóle nie ma żadnej przerwy liczbowej, więc tu te u nas kolumny powinny się ze sobą stykać. To jest najbardziej poprawne, jak tylko się da. Oczywiście, że możecie sobie edytować jakieś scenie, używać jakiegoś pięknego efektu wypełnienia. To jest tylko kwestia kosmetyczna, tak żeby to ładniej i profesjonalnie wyglądało.
Ostatnim elementem, który możemy tutaj opisać sobie na podstawie tego histogramu, to jest rozkład liczebności. Jeżeli widzimy, że tutaj liczebności rosną, a potem maleją i mamy jakby tutaj taki delikatny wzrost, a potem gwałtowny spadek, na pewno możemy powiedzieć, że liczebność nie jest rozłożona równomiernie, a co do typu asymetrii, o który możemy pytać na podstawie wykresu zwanego histogramem, byłaby to asymetria lewostronna. Jeżeli teraz byśmy odwrócili liczebności i byśmy zrobili, że jest to liczebność 10, potem jest 20, na przykład potem byśmy mieli 8, nawet 16 i tutaj by zostało nam 4, to zobaczcie, że najpierw liczebność od prawej strony do lewej gwałtownie rośnie, a potem zaczyna coraz to łagodniej spadać. Nie zawsze ten kształt jest idealnie symetryczny, może być albo tak jak tutaj asymetria prawostronna, czyli ten łagodny spadek jest po prawej stronie naszego wykresu, lub lewostronna, jak to było na wcześniejszym wykresie. Histogram jest bardzo takim podstawowym wykresem, na podstawie którego wstępnie możemy na przykład właśnie określić sposób rozłożenia naszej liczebności w zbiorowości oraz typ asymetrii.